Dzień dobry, cześć i czołem. Jednostka 34 WEA 001. Pociąg przyspieszony Józef Lądzin z Katowic skończył bieg. Czwartek, 31 października 2019 roku. Stacja przygraniczna Cieszyn. D2990. Tam dalej już nie ma już dalej drogi dla pociągu, bo tam jest zamknięty szlak. On był kiedyś, lata temu, do Bielska, do Skoczowa, nie wiem, ale już jest zamknięte. Tam nawet są daleko wskaźniki w oddali, że jest tory, że są zamknięte. W tamtą stronę jeden tor do Zebrzydowic. 16 km. Niedawno jeszcze była komunikacja zastępcza, teraz już pociąg normalnie jedzie. Aha, jeszcze jedno. Ten pociąg, którym ja przyjechałem, Józef Lądzin, on za chwilę pojedzie jako pociąg osobowy Kolei Śląskich do Czechowic-Dziedzic. Tam dalej, ogólnie, to tam jest miasto i tam jest granica. Tam przez rynek przejście zajmuje 20-30 minut, jestem na stronie czeskiej, a pociąg, jeżdżą koleje czeskie drachy na motorakach tutaj, relacja Frydek-Mistek, Cieszyn, przez czeski Cieszyn do Frydka-Mistka, regionowy przeważnie tutaj są, no i szlak właśnie idzie tam prosto i jakieś, nie wiem, pół kilometra idzie jeden tor w lewo, ostrym łukiem, na trat. Dołączony ten tor jest na trat 320 z Karwiny na Mosty Jablunkowa przez czeski Cieszyn. Dobra, co tu jeszcze wam powiem? Trasa została... No, tor jest nowy, położony z Zebrzydowic na czeski Cieszyn tutaj. Co ja mam z tym czeskim Cieszynem? Na Cieszyn jest tor położony nowy. Prędkość szlakowa 60. Non-stop jechałem 60-ką. Tylko że nie jest dokończona ta trasa. Chodzi o przystanki kolejowe. Perony są zrobione, ale nie ma wiat. Ławki jeszcze tam nie dokończone, wiaty nie postawione. Jeszcze remont jest w trakcie. Zaraz zobaczymy sobie ten budynek. Pójdziemy. W 2018 roku, w kwietniu, koniec kwietnia, została tutaj oddany ten budynek. Poczekalnia, centrum przesiadkowe z dworcem autobusowym. Pójdziemy zaraz tam, zobaczymy, co tam ciekawego jest. Kiedyś widziałem materiał na YouTubie, jak było otwarcie tego dworca, no ale sam jeszcze nie miałem okazji, bo ciągle na czeskim Cieszynie wylądowałem. Czeski Cieszyn. Dopiero teraz mi przyszło dane tutaj. Dzisiaj mam dzień wolny w pracy, to więc sobie skoczyłem przejechać się Lądzinem do Cieszyna. Z powrotem już nie będę jechał na Zebrzydowice, Katowice, tylko wrócę sobie, przejdę sobie na czeską stronę i tam podjadę pociągiem do Karwina, Bochumin, z Bochumina na chałupki Wodzisław Śląski. Co my tutaj mamy na rozkładzie? No to widzicie, no Czechowice-Dziedzice, Frydek-Mistek, Katowice... No nic nie ma, Katowice-Czechowice, Frydek-Mistek, do tych trzech miejscowości. Pociągi. Zaraz zobaczymy, 12.45, 12.33 pojechał do Frydka, Czechowice-Dziedzice 12.54, no i dopiero 14.33. No, 12, nie ma nic, teraz nie zobaczymy regionowy, bo nic nie będzie. Ze strony Czech. Dobra, to idziemy zobaczyć, co tam w środku mają. Cieszyn. No zrobili. Kiedyś tutaj byłem, to była... No masakra. Masakra tutaj była. Perony, no ładnie zrobione. Dobra. Budyneczek też odnowiony. Tu
dworzec cieszy. Zobaczymy. O, biletomat. Otwarte od 6 do 22. No, nawet tu mamy jakiś rozkład autobusów. Proszę, Jastrzębie, Zdrój, Bielsko, Chybie, Katowice, Brenna, Kraków. Bilety, komunikacja miejska, kasa biletowa. No i poczekamy, no. Zaraz się przejdziemy, zobaczymy, co tam jest. Skrytki bagażowe. Tutaj na kodzie. Dobre. Ubikacje. O. Ze stanowiska C za minutę. No to tak to widzicie, tak to wygląda. I tu mamy właśnie to centrum przesiadkowe z pociągu na autobusy. Tam już stoi ten autobus do Krakowa. Lajkonik, autobus do Krakowa. I tam jakąś galerię też postawili. Galeria Stella. Na prosto mnie. O, ciekawe, ciekawe. Dworzec. Uwaga. Kurs do Leszna Podlesie przez Dżunkierów odjedzie ze stanowiska F za 5 minut. Setra, Kraków przez Bielsko-Tychy, Lajkonik, bus. Dobra, ja nie przyszedłem tutaj autokarów kręcić, tylko dworzec, no. Wracamy z powrotem, zobaczymy. Zobaczymy tam jeszcze budynek z zewnątrz. Budyneczek z zewnątrz, zobaczymy. No to tam się idzie na miasto. Tam i potem do góry. Wieża Piastowska. Pięknie, jak ktoś lubi zwiedzać, to bardzo polecam, bo Cieszyn jest pięknym miastem. Bardzo ładnym miastem jest Cieszyn. No i... no i blisko na stronę czeską. Jest. Dworzec Cieszyn. No szkoda, że nie przyjedzie żaden motorek z Frytka. Zanim ja przyjechałem tutaj, to on już odjechał. No trudno. Dobra. Aha, no składu towarowego na tej linii nie uświadczymy nigdy. Bo takowe się tu nie pojawi. Nie ma szans. O, trzy takie peroniki. Raz, dwa, trzy. No takie, no i... jeden, dwa, trzy tory. No. Lądzin zaraz... Lądzin. KS-ka pojedzie zaraz do tego. Do Czechowic. No to będzie króciutki materiał, bo tu nie ma co przedstawiać. No, co to mam przedstawiać? Jak tu nic nie ma. Nagramy zaraz odjazd tej KS-ki. Ten jest tor nieczynny. Czynne są tylko tamte dwa. No jest fajnie, no ale... pusto, no. Pusto. Skład raz na dwie godziny. Osobowy. Zaraz nakręcę odjazd i mykam na czeską stronę. Tam się trochę pokręcę po Czechach.
Semafor podany, odjazd. Zielono z pomarańczowym do 30 na rozjeździe. Krótki, dwuczłonowy elfik. Dobra, to nic. Zawijam na czeską stronę. Obiadek jakiś trzeba zjeść, bo już jest taka pora, 13. Dobra, szanowni widzowie, youtuberzy. No to by było na tyle. No. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Intercity Przemo. D2990 Cieszyn, 31 października 2019. Bajo.